Niektórzy uciekają przed Malwiną, inni przed Patrykiem, który swoją zabawę z modyfikacjami zaczął w wieku 13 lat. Proszę, oto mój fotel. Generalnie, żeby zrobić komuś fryzurę, najpierw muszę zobaczyć jego twarz. Upiorne soczewki to powód konfliktów z nauczycielami. Ej, poczekaj, ty masz zgolone brwi. A, po prostu. To nudziło mi się. Kolczasta obroża, czarne futro i septum z nosa. Wow. Patryk został rozbrojony. No ja uważam, że jest zdecydowanie lepiej. Chociaż czegoś tutaj brakuje. No brakuje mi troszkę tych brwi. Jak bardzo się nudziłeś, że je zgoliłeś? Co miałeś wtedy w głowie? W sumie to sam nie wiem. Na początku tak popatrzyłem, tak, Boże, co ja zrobiłem? W sumie sam nie wiedziałem, ale... Boże, co ja zrobiłem, no i? No ale w końcu się przyzwyczaiłem do tego i tak drugi raz robiłem znowu to samo. Była taka sama reakcja. Nie, ty to zrobiłeś, ty znowu się nudziłeś. Ja cały czas je golę. Cały czas je golę. Niektórzy nie uczą się na błędach. Ej, mogę ci namalować brwi? Zrobić takie super zdziwienie, co ty na to? Dajesz. Skoro mają być to brwi zaskoczone, to chcę je zaskoczenia. Dobra, czyli nie patrzysz w lustro? Nie. Okej. Może niech mi ręka nie zadrży. Ej, kurde, nieźle, tylko teraz zrobić drugą taką samą. Będę miał przerąbane, teraz jak będę czesał celebrytki. Wszystkie będą prosiły mnie o to, żebym malował im brwi. Patryk chodzi do klasy artystycznej i potrafi docenić dobry rysunek. Raz, dwa, trzy, spójrz na chłopaka, który ma brwi! O k***a. No, w miarę ci wyszły nawet. Ale co, że źle się czujesz w brwiach? Trochę cienkie. Cienkie? Poczekaj, ja pogrubię. Czekaj. Dawaj, zamykaj jeszcze oczy, ja ci je zaraz pogrubię, nie ma problemu. Zapuszczanie brwi u Łukasza trwa błyskawicznie. Dobra, chciałeś grubsze, Tomasz. No, są lepsze. Ogarnij się, ty weź te brwi tam późno. Bo cię zgolę na centymetr. Nie, to nie. To obiecaj, że nie zgolisz brwi. Nie zgolę brwi. Ja! Widzicie, jak to się robi? Szantaż.